Cześć wszystkim, widzimy się ponownie, tym razem w pięknej, malowniczej Grecji. Właśnie wylądowałem na lotnisku w Atenach i kroczę prosto na stację metra, aby dostać się do swojego hostelu. Także witajcie w kolejnym vlogu z mojej podróży. Plan na Ateny mam taki: zobaczyć wszystkie najważniejsze miejsca w Atenach. Następnie nakręcić dla was jakiś odcinek o tym, jak wygląda nocleg w hostelu, bo wiele ludzi jest ciekawych, i to z moich znajomych, także ludzi, których spotykam w podróży, którzy nigdy nie nocowali w hostelach, oraz popracować troszeczkę, ponieważ podróż do Aten łączę razem z pracą zdalną. Niestety nie mogłem sobie pozwolić na urlop, także to by było na tyle. Lotnisko w Atenach jest oddalone około 40 minut drogi transportem publicznym od centrum Aten i można się dostać do centrum, korzystając z metra. Właśnie jestem na stacji metra i szukam automatu biletowego, żeby dowiedzieć się mniej więcej, ile kosztują bilety i jak je kupić. Nie wiem za bardzo, o co tutaj chodzi, ale prawdopodobnie jest dzisiaj jakiś dzień narodowy w Atenach i spytałem tutaj dwóch dziewczyn, to mi powiedziały, że może być metro nieczynne, ale no nie mam pojęcia, no metro kosztuje 9 euro za 90 minut, to jest dość wysoka cena, nie wiem, czy to kupić, czy to w ogóle zadziała. No i zobaczymy. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, co mnie tutaj czeka, ale no najwyżej zajmie nam to trochę dłużej. Mam nadzieję, że te 9 euro jest wykorzystane w słusznym celu, a nie będzie bez sensu wykorzystanym pieniędzmi. I zaraz złapiemy sobie metro. Niestety jedna linia tutaj tylko kursuje, M3, która o 11 właśnie mi uciekła. Także muszę poczekać jakieś 20 minut na kolejny kurs. Zobaczymy, czy mi się uda. Udało się dotrzeć bez problemu do centrum Aten. Zmierzam teraz do hostelu i super się ucieszyłem, jak zobaczyłem, że z tej stacji, na której wysiadłem z metro, mam tylko 2 minutki na nogach do mojego hostelu. Jest to świetna lokalizacja. Hostel jest naprawdę czadowy. Pokażę wam go w późniejszych nagraniach. To naprawdę warto za top cenę. Pierwsze takie wrażenie po wyjściu z metro to na pewno duża ilość osób bezdomnych i bardzo dużo wszelkiego rodzaju motorów.
Hello. I had a reservation online. What's your name? Paweł. Your full name? Paweł Kieryk. Dotarłem do hostelu. Pierwsze wrażenia są super, naprawdę. Hostel jest świetnie urządzony. Na recepcji bardzo miła pani. Natomiast od razu, co mi się rzuca w oczy, to jest piękna tutaj przestrzeń wspólna, która wygląda w ten sposób. I prawdopodobnie będę tutaj spędzał większość swojego czasu w tygodniu, pracując od 7 do 15. Także naprawdę to jest kozacko to wygląda i z tego, co się dowiedziałem, można tutaj spożywać posiłki z zewnątrz, także pewnie będę sobie tutaj ogarniał jakieś śniadanka. Tymczasem ja dostałem kartę do pokoju. Jest on na pierwszym piętrze i numer łóżka jest H. Więc zaraz zobaczymy, czy jest to górne łóżko, które jest tym bardziej niechcianym przez podróżników, czy to dolne. I jest jedyneczka. Chodźmy. Dotarłem już do hostelu, wypakowałem wszystkie swoje rzeczy, zrobiłem check-in i udajemy się teraz na miasto, żeby zjeść coś i troszeczkę popracować. Dowiedziałem się też, że dzisiaj jest 25 marca i to jest Narodowy Dzień Niepodległości w Grecji, więc jest dzisiaj dużo takich sklepów publicznych, jakichś tam marketów i tak dalej. Te rzeczy są pozamykane, natomiast restauracje i inne takie miejsca, metro i tak dalej, jest wszystko pootwierane. Może być bardziej tłoczno, bo wiadomo, jest to święto narodowe, wszyscy mają wolne. I też ciekawostka, jest tutaj dzisiaj jakiś marsz niepodległościowy, ale niestety nie udało mi się do niego dotrzeć, bo był on o godzinie 11, a już mamy godzinę 12:30, więc niestety nie udało mi się go zobaczyć. Ale może po drodze spotkam coś fajnego, też w klimacie narodowościowym, to postaram wam się coś pokazać. Tymczasem ja dalej idę w stronę poleconej przez panią z recepcji restauracji z gyrosem. Dotarłem do miejsca zwanego Hukat. Jest to miejsce, które specjalizuje się w różnych daniach z gyrosu. Zaraz coś zamówimy i zobaczymy, jak to smakuje. Natomiast myślę, że wezmę to sobie na wynos. Pójdę do mojego hostelu i tam sobie wygodnie popracuję, bo tutaj jest dość dużo ludzi na zewnątrz, natomiast nie ma żadnych wygodnych miejsc. Nie wiem też, jak z Wi-Fi, a w hostelu mam pewność, że Wi-Fi jest naprawdę bardzo szybkie. No i dostałem już kartę, więc ceny prezentują się w następująco. Myślę, że jest całkiem normalne ceny, takie bym powiedział polskie. Sałatki około 6-7 euro, startery od 4 do 5 euro. I tak naprawdę to, co mnie interesuje, to jest pita. Kocham pitę, kocham kebaby, kocham gyrosy, kocham suwlaki, także zaraz zamawiam, biorę to na wynos i lecimy do hostelu. Dostałem już swoje zamówienie, jednak zdecydowałem zjeść tutaj w restauracji, a potem wrócę się do hostelu, będzie mi po prostu wygodniej. Pita wygląda w ten sposób. W środku mamy cebulkę, mięsko, sos tzatziki, jakieś przyprawy i pomidora. Koszt takiej pity to 2,70 euro centów. No i pitka zjedzona, cisnę teraz do hostelu popracować troszeczkę. Mam jeszcze w planach kupić sobie coś do picia. Może jakieś piwko, może jakąś przekąskę, ale nie mogę tutaj znaleźć żadnego sklepu otwartego, więc to będzie dzisiaj takie wyzwanie. Natomiast pewnie w hostelu też można coś kupić do picia, już widziałem tam jakieś maszyny, które sprzedają no jakieś napoje, piwko, winko, jakieś drinki serwują. Także idę tam zobaczyć, popracować trochę i
Myślę, że o godzinie 16.30 lub 17.00 wyjdę sobie na miasto i zwiedzimy sobie jakąś część Aten, jakieś takie najbliższe miejsca, które można odwiedzić, jakieś może kościołki czy ruiny starożytnej Grecji, także zobaczymy, jak to będzie. Na ten moment nie mam żadnych planów, najważniejsze jest to, żeby robota była zrobiona, a potem się zobaczy. Po drodze do hostelu znalazłem jeszcze lodzika, więc postanowiłem sobie wziąć 2,5 euro, taka przyjemność. Smak karmelowy, także smakuje bardzo dobrze, bo już pan mi dał spróbować. Ja będę zajadał i startuję pracę. Koniec roboty na dzisiaj. Lecę trochę poszwędzać się po mieście. Dzisiejszy dzień mam totalnie bez planu. Zobaczymy, co tam słychać. Z powodu Dnia Niepodległości dzisiaj wszystkie muzea są darmowe. Aczkolwiek nie wiem, czy wybiorę się do muzeum. Chyba, że będzie jakieś ultra ciekawe. No a Akropol jest generalnie zamknięty, więc nawet nie mam po co tam iść. Ale mimo to i tak pójdę w stronę Akropolu, zobaczymy sobie, jak to wzgórze wygląda z dołu, a jutro w sobotę i w niedzielę będziemy zwiedzać Akropol tam na wzgórzu, także to by było na tyle. No i okej, koniec końcem, idąc przed siebie, brnąc w uliczkach przepięknych Aten, jakoś tak się stało, że no doszedłem do Akropolu, więc postanowiłem już na niego wejść, skoro jestem tak blisko. Zobaczymy z góry, jak wyglądają Ateny. Prawdopodobnie jest zamknięty, ale tutaj dużo ludzi idzie w tą stronę, więc się okaże na miejscu. A tutaj między drzewami wyłania nam się Akropol. No i wszystko jasne. Dotarłem do tak zwanego wzgórza Areopagu. Nazwa wzgórza wzięła się od boga wojny Aresa i u podnóży wzgórza była kiedyś tutaj taka świątynia, która była azylem dla zabójców. Wzgórze robi duże wrażenie. Z tej strony macie Akropol, aczkolwiek Akropol jest dzisiaj zamknięty, tak jak wam wcześniej mówiłem. Natomiast samo wzgórze jest naprawdę super widokiem na całą Atenę, z każdej strony tak naprawdę.
górze to jest mega fajnym miejscem na zachód słońca i też na wschód słońca, bo tutaj macie tak naprawdę jakieś 270 stopni widoku dookoła całych Aten. Natomiast ja w tym momencie schodzę już ze wzgórza. Jest jeszcze za wczesna godzina na zachód słońca, a nie mam zamiaru tutaj czekać, także pocykam jeszcze kilka fotek i lecimy w dół. My w tym momencie kroczymy gdzieś tam. Znalazłem drogę na skróty i znowu, ku zdziwieniu, aplikacja Maps mi wszystko wyjaśniła. Generalnie jest tutaj możliwość przejścia, tak jak widzicie, więc świetna aplikacja, polecam po raz drugi. A to, co widzicie tam, w tamtym miejscu, to jest obserwatorium narodowe. W środku znajdował się teleskop. W tym momencie nie mam pojęcia, ale prawdopodobnie tam są już tylko zabytkowe teleskopy. Właśnie do hostelu, idę do pokoju naładować urządzenia i naładować swoją wewnętrzną baterię, bo trochę się zmachałem chodząc tak cały dzień, a później wieczorem się zobaczy, także na tą chwilę ciao. Przyszedł czas zakończyć tego vloga. Luźny dzień w Atenach, wylądowałem, popracowałem, pojadłem. Teraz w trakcie tego czasu odpocząłem sobie trochę w hostelu, następnie poszedłem sobie na kolacyjkę. Na kolacyjkę zjadłem coś takiego. Cena za wszystko to było 10 euro. Na rachunku miałem sałatkę grecką, przystawkę oraz 250 ml białego domowego wina. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnych odcinkach z Aten. Dzięki, cześć!